Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Święty Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na uroczystość Bożego Ciała, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po wieczerzy mówiąc: ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. Tak więc ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kielicha pije. Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało pańskie. I Ewangelium zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus rzeszom żydowskim: ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję dla Ojca, a kto pożywa mnie i on żyć będzie dla mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jako ojcowie wasi spożywali mannę i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Od samego początku ludzkości próbujemy coś o Bogu powiedzieć. I czy to, gdy spojrzymy na filozofów, czy to, gdy spojrzymy na zwykłych ludzi, czy to, gdy spojrzymy na tych, którzy chcą za wszelką cenę podważyć w ogóle istnienie Boga, człowiek zawsze stara się o Bogu coś powiedzieć. I tak, gdy spojrzymy na tych naszych filozofów, dostrzeżemy, że doszli oni do poznania wielu ważnych prawd. Bardzo często dochodzili do tego przekonania, że Bóg jako pierwsza przyczyna musi być jeden, że od Niego wszystko musi pochodzić, że musi być doskonały i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście będziemy widzieli, gdy tak patrzymy na to, co ludzie o Panu Bogu mówią, będziemy widzieli również mnóstwo fałszywych poglądów. Czy to fałszywych religii, czy to tych błędów filozoficznych, czy to już zupełnie błędów ateistycznych. Niestety bardzo często, a nawet dzisiaj, po tym jak Pan nasz Jezus Chrystus już przyszedł, wciąż jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co o Bogu należy powiedzieć. I to chyba jest bardzo zaskakujące, że my dzisiaj, chrześcijanie, ci, którzy stali się uczestnikami boskiej natury, że my bardzo często na pytanie, jaki jest Bóg, nie potrafimy znaleźć dobrej odpowiedzi. Odpowiemy coś. Każdy coś tam odpowie. Tutaj z katechizmu, tutaj może coś usłyszeliśmy na kazaniu. Może będzie to odpowiedź bardziej filozoficzna, może bardziej katechetyczna, może bardziej spontaniczna, ale bardzo często, bardzo wielu z nas zapomni o tym, co najważniejsze. Gdy zadajemy sobie pytanie, jaki jest Bóg, to najważniejsza, pierwsza odpowiedź, która powinna nam przyjść do głowy, to jest taki. On jest tu. On jest obecny w Najświętszym Sakramencie. I o tym nie wolno nam nigdy zapomnieć. Gdy zadajemy sobie pytanie, jaki Bóg jest, to nie musimy tutaj odwoływać się do Arystotelesa, który wszystko, co bardzo wiele o Panu Bogu wydedukował ze stworzenia i który faktycznie, jeśli chodzi o taką naturalną dedukcję, to osiągnął bardzo wysoki poziom. Nie musimy tutaj odnosić się do właśnie takich subtelnych, filozoficznych myśli i wydedukować doskonałości Boże. My możemy spojrzeć na nasze tabernakulum i tam uczyć się, jaki Bóg jest. I tutaj mamy odpowiedzi naprawdę na wszystkie pytania dotyczące Pana Boga.
jaki Bóg jest. Przede wszystkim jest bliski, jest blisko nas. Jest wszechmocny, skoro może się ukryć pod postacią chleba, ale właśnie jednocześnie jest bliski. Bo to połączenie tych dwóch cech właśnie pokazuje nam Najświętszy Sakrament chyba najbardziej. Bóg, który jest w stanie ukryć się pod postacią chleba i który jest gotów ukryć się pod postacią chleba dla nas. Czyli Bóg wszechmocny, a jednocześnie kochający. I to są te podstawowe treści, o których nam zapomnieć nie wolno. Gdy zadajemy sobie pytanie, jaki Bóg jest, to nie możemy pozostać tylko na tym poziomie pogańskiego filozofa. Musimy spojrzeć przede wszystkim na to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. Jaki Bóg jest? On jest naszym pokarmem. On został z nami ukryty w naszym tabernakulum. Jaki On jest? No właśnie taki, jest bliski, jest gotów nam się oddać, całkowicie ukryć się pod postacią pokarmu po to, aby co? Aby nas do nieba zaprowadzić. Czy nie dałoby się bez Eucharystii? Dałoby się. Więc po co ona jest? Po to, żeby tak wiele dusz mogło skorzystać, jak to tylko możliwe. Nie wiemy, ile dusz mniej zbawiłoby się bez Najświętszego Sakramentu. Być może wiele, być może niewiele. Nie wiemy. Pan Bóg mógł znaleźć zupełnie inne środki przekazywania łaski, ale wybrał właśnie ten, bo uznał go za najbardziej optymalny. I pomimo tego, że przecież jest to środek w jakiś sposób szalony, przecież Bóg, który ukrywa się pod postacią chleba i daje się wszystkim, oddaje się wszystkim, to jest coś szalonego. Coś, czego człowiek sam sobie by nie wymyślił. Jak tak spojrzymy na różne pogańskie mity, no to są właśnie takie próby domyślenia się czegoś o Bogu. Człowiek próbuje sobie jakoś tam wyobrazić, jakby to mogło być. No i co my tam widzimy? Widzimy właśnie takich bogów stworzonych na podobieństwo człowieka, grzesznych, słabych, a nawet jak próbują jakoś tam człowiekowi pomóc, no to zawsze jest to taka pomoc co najwyżej takiego w cudzysłowie super człowieka, trochę nad człowieka, który ma trochę większe możliwości. Bóg jest zupełnie inny. To jest właśnie coś, czego my byśmy sobie sami nie wymyślili, do czego potrzeba mieć po prostu miłość, prawdziwą miłość, która ja naprawdę jest gotowa oddać się całkowicie. A więc dzisiaj w to święto Bożego Ciała przyjdźmy do Pana Jezusa, patrzmy i dziwmy się wciąż na nowo. Budźmy w nas ten podziw, to zadziwienie. Jak to może być, że właśnie mamy to Boże Ciało? Pamiętajmy, zwracajmy zawsze na to uwagę, jak wielkim paradoksem jest ta nazwa. Boże Ciało. Ten Bóg, Duch czysty, nieporuszony poruszyciel. On ma ciało. To jest to Boże Ciało i tutaj odnosimy to właśnie do Najświętszego Sakramentu. To jest to Boże Ciało ukryte pod postacią chleba. Określenie Boże Ciało w zasadzie można by odnieść również do nas. Można by odnieść do tych dusz, które są w stanie łaski uświęcającej. Chrystus jest głową swojego mistycznego ciała. Wszyscy, którzy są w stanie łaski uświęcającej, są Jego mistycznym ciałem. I tak właśnie przystępując do tego Bożego Ciała, my napełniamy się Chrystusem. Stajemy się coraz bardziej właśnie w tym mistycznym tego słowa znaczeniu, tym Bożym Ciałem, uczestnikami boskiej natury, jak to określi święty Piotr. To są naprawdę wielkie rzeczy. I niech to, że tak często o tym słyszymy, nie sprawi, że nam to spowszednieje. Niech ta uroczystość Bożego Ciała będzie dla nas okazją, żeby na nowo się zadziwić, jak wiele Bóg dla nas zrobił. I gdy pada to pytanie, jaki Bóg jest, to pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim tutaj szukać odpowiedzi, żeby tutaj patrzeć. To naprawdę odpowiada na wszystkie pytania, żeby podać przykład, jaki jest stosunek Boga do cierpienia. No to wystarczy spojrzeć na tabernakulum. Bóg nie zdecydował się na zlikwidowanie cierpienia. Natomiast czy powiedział nam tylko, nie, cierpienie jest całkiem w porządku? Nie. Przyszedł i pokazał, co z cierpieniem zrobić należy. Dał nam przykład. Tak właśnie postępuje ten kochający nauczyciel. On nie tylko mówi, co zrobić trzeba, pokazuje, jak to zrobić trzeba i to pokazuje do samego końca. Przyjmuje tą mękę krzyżową, dźwiga ten krzyż i
pozostawia nam mszę świętą, która ma nam nieustannie, wciąż na nowo ukazywać, uobecniać ofiarę mszy świętej, ofiarę krzyżową, po to, abyśmy w ten kontakt z krzyżem wchodzili. I to znowu pokazuje nam przecież Najświętszy Sakrament, bo on właśnie wtedy zostaje stworzony, właśnie wtedy dochodzi do konsekracji i każda komunia, którą przyjmujemy, jest owocem bezpośrednim i męki krzyżowej, i właśnie mszy świętej już bezpośrednio. Jaki Bóg jest? Widzimy to doskonale tutaj. Widzimy Jego wielkość, Jego miłość. Widzimy, w jaki sposób On pokazuje nam, jak my z cierpieniem mamy sobie radzić. Mamy go naśladować, dźwigać, brać na siebie ten krzyż, który wtedy, gdy go dźwigamy, tak jak Pan Jezus, z oddaniem, próbujemy go dźwigać z oddaniem, ze spokojem, wtedy staje się rzeczą, która podnosi nas wyżej, która uczy nas, która nas rozwija, która nas właśnie do nieba prowadzi. Niech ta dzisiejsza Komunia Święta w tą uroczystość Bożego Ciała, niech ona będzie inna niż te wszystkie inne. Przyjdźmy trochę bardziej świadomie do Komunii Świętej i przede wszystkim dziękujmy Panu Jezusowi za to, że możemy, że pozwolił nam po raz kolejny do Komunii Świętej przystąpić. Kto wie, być może dla kogoś z nas, a być może dla wszystkich z nas, to jest ostatni raz. Nigdy tego nie wiemy, kiedy możemy ostatni raz przystąpić do Komunii Świętej. Nigdy nie wiemy, kiedy Bóg nas wezwie na sąd ostateczny. A w każdej chwili być gotowi powinniśmy. A więc przystępujmy do tej Komunii Świętej, no tak jakby ona właśnie miała być tą ostatnią. Zawsze warto tak przystępować. Jakby ona miała być tą ostatnią, jakby miała być tym przygotowaniem do stawienia się już na sądzie. A człowiek, który dobrze przystąpił do Komunii Świętej, nie ma się czego obawiać na sądzie, bo przecież jest właśnie tym mistycznym Bożym ciałem. Przecież jest zjednoczony z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.